Pedro Regis, Anguera, Brazylia, orędzie Matki Bożej, Królowej Pokoju, przekazane 16 stycznia 2024 roku. Matka Boża przypomina nam, abyśmy szli dalej ku przyszłości, w której prawda będzie obecna w niewielu miejscach. Wilki są karmione i będą atakować w przyszłości. Znajdą otwarte drzwi i skrzywdzą tych, którzy kochają i bronią prawdy. Módlcie się. Tylko dzięki mocy modlitwy możecie unieść ciężar nadchodzących prób. Przyjmijcie Ewangelię mojego Jezusa i przyjmijcie prawdziwe nauki Jego Kościoła. Nie zapomnijcie w rękach różaniec święty i Pismo Święte, w sercu miłość do prawdy, odwagi. Nic nie jest stracone. Kto ufa Panu, nigdy nie doświadczy ciężaru porażki. Idźcie dalej ścieżką, którą wam pokazałam. W tej chwili spuszczam na was niezwykły deszcz łask z nieba. Radujcie się bowiem, wasze imiona są już zapisane w niebie. Bądźcie wierni Jezusowi. To jest orędzie, które wam dziś przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.